Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania. Tak mi to pomógł Bóg. Wszystko jasne, bo odczytuję roty. Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Także przystępujemy do złożenia ślubowania. Kolejno. Proszę o przekazanie w tym mikrofonu dla tych radnych, którzy są wywołani do złożenia ślubowania. Wójta gminy Kodeń uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Kodeń. Tak mi dopomóż Bóg. Ale uważam, że w tym kraju chyba jeszcze wolność słowa istnieje i mam prawo, tak jak prawo i szanuję prawo państwa do zagłosowania za bądź przeciw, tak ja mam prawo odnieść się do tego głosowania i do osób, które głosują za lub przeciw. Mam prawo wypowiedzieć swoją opinię. I moja opinia brzmi jednoznacznie, że jeżeli osoby głosują przeciw, podczas gdy radca prawny przedstawia wątpliwości w tym temacie, podczas gdy jedna z radnych, czy nawet dwie, proszą o odłożenie na chwilę, na tydzień czy dwa tygodnie tematu, podczas gdy tak grubo od grudnia tyle czasu
niewiele się w tym temacie zrobiło i nagle taki pośpiech, żeby uchwalić tą uchwałę w sprawie planu ogólnego. Tego nie rozumiem, dlatego bardzo bym prosił każdego z radnych, czy od pań rozpocząwszy, które głosowały przeciwko, czym się argumentowały, bo ja naprawdę tego nie mogę zrozumieć, czym spowodowany jest taki pośpiech. Ale proszę o odpowiedź poszczególne rady. Mam nadzieję, że mam... Pani przewodnicząca, o głos proszę. To wszystko, dziękuję. To wszystko, dziękuję. Tak? Ja najmocniej przepraszam. Nie wiem, co to są za obyczaje nastały, żeby radni się tłumaczyli przed mieszkańcem i tutaj jeszcze w tej chwili. Nie rozumiem tego. Niech się tu przed panem, proszę pana, nie będzie tłumaczył, bo co, jaką osobistością pan jesteś? Kim pan jesteś? Po to tylko, żeby przyjść i ferment robić? Widzę, że dla pana, ludzie, którzy mają inne zdanie jak pan, to się nie liczą, tak? Jeszcze będzie pan pisał skargi. Proszę bardzo, od tego macie. Bardzo proszę państwa, żebyście nie odpowiadali. Proszę bardzo. Ja bym prosił ale nie ma dobra, naprawdę. O krótkie wypowiedzi, nie jakieś tutaj każdy ma dyskusje. Prawo wypowiedzieć swoje. Krótko i zwięźle. I no o temacie. Akurat pan Wójt może tu kolegę właśnie zapytać, dlaczego. Każdemu udzielam głosu, panu też udzielę. Proszę jeszcze, tak? Coś panie Wójcie, pan ja naprawdę daleki jestem od tego, żeby robić tutaj ferment. Ja przyjechałem do gminy Kodeń, po to, żeby odpoczywać, zażywać świeżego powietrza, żeby żyć z ludźmi w zgodzie i słuchać ludzi, co mówią. Do pana, do radnych mam po prostu prośbę, bo czegoś nie rozumiem. Nie po to, żeby tu siać ferment, tylko po to, żeby mieszkańcy, którzy nie mogli tu przyjść z pewnych powodów, którzy będą mogli obejrzeć brakuje mi słowa, audycję, dowiedzieli się, dlaczego ich radni zagłosowali właśnie w ten, a nie w inny sposób. Uważam, że wielu mieszkańców po prostu będzie prosiło o taką wypowiedź. Tyle wam w temacie. Ja nic nie słyszałam. A teraz słychać? Proszę państwa, ja rozumiem, że bardzo gorąca dyskusja trwała. Były wyjaśnienia. Dla mnie te wyjaśnienia były wystarczające i proszę państwa, ja podjęłam decyzję swoją, własną, bez żadnych nacisków, podkreślam, bez żadnych nacisków. Uznałam, że po prostu będzie ona naprawdę dobra i nie rozumiem, dlaczego teraz mnie się wywołuje do tablicy i stawia na baczność. Dziękuję. Bo pani przewodnicząca pozwala na takie rzeczy. Wiesz co, Wójcie, już nie odniosę się do tego. Ja Wójcie, proponuję panu meliskę jakąś wypić. Naprawdę. No to po sesji. Jest melisa Hetmana, świetne, takie są herbatki. Ja chyba postaram się dla pana Wójta. Dzień dobry, jestem mieszkańcem Kostomu. Uczestniczyłem w wyborach na sołtysa. Tutaj mam pytanie do pana Wójta. Były to wybory uzupełniające na sołtysa miejscowości Kostomłoty. Panie Wójcie, nie dokonał pan podstawowych swoich obowiązków. Nie wydał pan zarządzenia odnośnie wyborów na sołtysa. Nie umieścił pan tego na tablicy ogłoszeń gminy Kodeń. Nie umieścił pan tego na stronie internetowej gminy. Tą kartkę, którą pan umieścił w naszej miejscowości w Kostomłotach, nie posiadała ani daty sporządzenia, ani pieczątki gminy, ani pana podpisu. We wcześniejszych wyborach w 2019 roku uzupełniających w Kostomłotach wydał pan zarządzenie, umieścił pan to na stronie gminy. W wyborach uzupełniających w Okczynie wydał pan zarządzenie. Także było udostępnione na stronie internetowej gminy Kodeń. Dlaczego przy wyborach uzupełniających na sołtysa miejscowości Kostomłoty nie dopełnił pan takich formalności? Czekam na odpowiedź. Proszę bardzo. Zaraz poproszę to jeszcze pana Andrzeja, bo on się tym zajmował, powiem panu szczerze, ale to jeżeli chodzi o zarządzenie, tam było napisane wójt zarządza. Owszem, tutaj żeśmy popełnili, przyznaję się, popełniliśmy błąd i jeżeli chodzi o zarządzenie,
poprzednie było wszystko na spokojnie robione. Może dlatego, że to było, no było robione bo w takim, nie to, że w tempie, ale chodzi o to, że innych było dużo zajęć i głowa była zawrócona czym innym. No jeżeli chodzi tam, kolejne pytanie, że nie było tych ogłoszeń. Ogłoszenie u was było. Jeżeli jest podpisane Jerzy Troć, to chyba wystarczy, nie było potrzeby tam podpisywania, tak, jeżeli było. I w Urzędzie Gminy, powiem panu szczerze, nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, czy wywiesiliśmy, przyznaję się, to nie wiem, czy wywiesiliśmy, czy nie wywiesiliśmy. A na BIP-ie chyba nie było obowiązku. Jeżeli jest przyjęte, że we wcześniejszych wyborach, 2019 i 2021, w wyborach uzupełniających, pan wójt wywiesza na stronie internetowej gminy Kodeń, że są takie wybory, a tutaj nie, no to coś jest chyba nie gra. Tak samo w gminie Kodeń na tablicy ogłoszeń. Nie było takiej informacji, byłem kilkakrotnie. Jeżeli pan chce, mogę panu udowodnić, że nie było. Dobra, dobra, proszę pana, rada. Ja panu nie przerywam i pan dla mnie też nie przerywa. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości, proszę pana. Powinna być data sporządzenia dokumentu, żebyśmy wiedzieli, że to jest 7 dni przed terminem wyboru. Nie ma takiej daty. Pieczątka nagłówkowa. Powinna być pieczątka nagłówkowa gminy Kodeń. Każde dziecko może takie coś wydrukować i powiesić na takiej tablicy ogłoszeń. Zostały niedopełnione obowiązki, które leżą po pana stronie. Dziękujemy. To czyli na pewno tutaj, tak jak pan radca prawny nam tutaj podpowiada, przekażę do komisji skargi wniosków i tam przewodniczący najwyżej może jeszcze kogoś dobierze, bo wiemy, że jest osłabiona ta komisja, ale myślę, że nawet można i z radnych jeszcze kogoś tam poprosić, prawda, o wsparcie i wtedy podjąć, no żebyśmy w sumie podjęli szybko decyzję, tak? Czy odrzucamy, czy wybory. Proszę. Chyba tak, żeby to szybciutko, bo też szkoda, żeby wieś nie miała, słuchajcie, sołtysa. Tak, także tutaj, jeżeli z błąd pan wójt się przyznaje popełniony, można, po to się robi się błędy, ale też potrafmy je szybciutko naprawić, żeby no faktycznie, bo tam była, ja sama zauważyłam, że była tylko informacja już o odbytych wyborach. Także o też tutaj zerknęłam, ale kto nie robi błędów. Błędy się zdarzają, także tutaj szybciutko podejmiemy decyzję i postaramy się to sprawy załatwić.